Tutaj niebieskie niebo, a tutaj rozwija się cyklon. Front chmur burzowych. No i w ogóle jest taki wał tutaj. To zwiastuje, że moim zdaniem będzie ulewa, gradowicie i silny wiatr. Kilkanaście kilometrów po krzyżowaniu Warszawy. W zupełnie nieosłoniętym miejscu będziemy to przeżywać. Ja się trochę boję. Już jestem zadowolony. Idziemy spać, to już jest godzina 20. Bo nie ma już co robić, po prostu leje.